witam serdecznie. Rozpoczynamy kolejną zabawę z modami do Fallouta 4 na konsolach. Tak oto wygląda menu wyboru modów. To co chcę obecnie zainstalować, to co chcę obecnie zrobić, to pozbyć się kilku... Poszukać czegoś fajnego w zasadzie, nic nie będę się pozbywał, bo mi się nie chce przeglądać tych modów. Szukam czegoś, co poprawia grafikę. Ciekawi mnie, jak się to uda na konsoli. I zobaczmy... Sheets, Groove, Connect, Plus, Combiners, Crafting, Features, Environment, zobaczmy tą sekcję. Co tutaj jest? Okej, okay. Coś ciekawego, ale to nie jest. Tak. Grasslands. Ten mod już mam zainstalowany. Jaśniejsze światła. UFO nie potrzebujemy. Zmienionego nieba też nie potrzebujemy. Zwiększenie Starlight Drive również nam nie jest potrzebne. Ten mod również mam. No tak, czyli wygląda na to, że mamy jedynie, że są jedynie dwa mody, które dodają tekstury. W związku z tym tego drugiego się pozbędziemy, bo wydaje mi się, że są małe konflikty pomiędzy tymi dwoma. Wyłączamy go. Teraz tak, jest pewien bug w jednym z modów, który posiadam, dlatego napiszemy lekki komentarz. O, to jest ten. No niestety nie można napisać komentarza, obecnie strona Bethesdy nie działa. Dobra, to w takim razie zobaczmy coś innego. Zobaczmy to, Foliage, Grasslands, New Recipe, Cleaner, Highway, Beach Resort, to też mi nie jest potrzebne. Grafika tu sprawdzaliśmy, gameplay również, to mnie nie interesuje w ogóle, to, być może to jest coś ciekawego. Generatory, poprawienie tekstur wody. To jest to, co już sprawdzałem. Co to jest to? Ekstra. Te mody mamy poinstalowane. To mi nie jest potrzebne. No nic. W takim wypadku... Okej, sprawdźmy to. Dodajmy sobie do ulubiona od razu. I zobaczymy, jak ta baza wygląda. Okej, ponieważ zmieniła się kolejność, bla bla bla, nowy mod został zainstalowany, to trzeba tą grę zresetować. I zobaczymy, co z tego wyniknie. O, gra się zresetowała tak, że wyskoczyła. Zobaczymy, czy teraz w ogóle zadziała, bo gra nam wyskoczyła do menu
głównego konsoli prawdopodobnie może być mały problem. Niemniej... nie martwmy się na zapas. Dobra, kontynuujemy to. Jest zmodowany Commonwealth. Od razu pokażę, jak obecnie zainstalowane mody wpłynęły na rozgrywkę. I mimo wszystko chodzi to całkiem nieźle na konsoli. Aha. Tak, spróbujmy. Mam ten zapis gry, który ma uruchomionego moda, którego właśnie zdezaktywowałem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, okay. Gra się załadowała, tak, jak widać trawa również się załadowała. No i to jest nasza baza, którą szybko sobie wybudowaliśmy. Wygląda to całkiem fajnie, jak widać nie wpływa zbytnio na wydajność działania gry na konsoli, a trochę zieleni zawsze wpływa pozytywnie na oko i wygląda mile dla oka. Teraz tak, co dodaje jeden z modów? Jeden z modów pozwala mi na stawianie kilku pudełek, w których są zawarte materiały. I tak, tutaj mamy komponenty, tutaj mamy żarcie, które zużyłem, tutaj mamy żarcie, tutaj mamy jakieś śmieci. Kolejny z modów dodał nam holotaśmę, która pozwala na dodawanie itemów, przepraszam, przedmiotów do naszego inwentarza. O, mogę wszystkie dowolne przedmioty z warsztatu pokazać. Możemy sobie dowolny pancerz wspomagany. O! Spróbujmy to. Chyba się pojawi, tutaj jest. Ciekawostka. Bardzo fajnie. No dobra, tak to wygląda. I na konsoli działa bardzo fajnie, nie wiem, świetnie to zrobili. Naprawdę fajna sprawa. Teraz tak, spróbujmy coś jeszcze dodać. Teraz tak. Dodajmy sobie do naszego inwentarza. Ups! Wszystko mi dodało. Wszystkie materiały do budowania, dlatego... cóż, trudno. Dobra, w międzyczasie dodajmy coś również innego. NPC, zobaczmy, kogo możemy tutaj zespawnować. Follower. Diana John. Nie chcę ich. O. Kontener syntowy. I proszę bardzo. Aha. Okej, okay, chyba jednak nie działa dość dobrze. Okej, okay. Handlujmy z nim.
Proszę, ma wszystkie przedmioty, które są potrzebne. Świetnie. Ciastka błotniakowe, ciężki młot, czapka kucharska, czerwona sukienka. A ja potrzebuję... ja potrzebuję przedmiot, który pozwoli mi na przyzwanie syntów do bazy. Tylko ja nie wiem, jak on się po polsku nazywa, niestety. To jest chyba... No nic, musimy sprawdzić po kolei. Karabin Tesli, karabin dźwigni, cartridge, kitel instytutu. Zupełnie nie pamiętam, jak się nazywa. To chodzi o ten przedmiot, którego się używało do teleportacji. Laser, bum, 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 bum. Magazyn ślusarski, nie, maska, materiał. Mentaty mieć również, nie. Mutowoc. Nadpalony komiks jest zwyciężeni. Również odpada. To nie to. Pakiet leczniczy, paliwo do miotacza ognia, pancerz. Papka łykacza, również nie. Pieczeń, pilsner. Podgrzewana rękawica, nie. Połatane, nie. Jak to się do cholery nazywało? No nic, może coś innego nam się przyda, jeżeli tego nie znajdziemy. Szlafrok, szturm, te może. Inaczej. Uzbrojenie. Ubiór, na pewno nie. Wspomagacze. Różne. Różności zakazane, wymarzone, nowa woda, ma jakąś splowej kulki, podręcznik, periodyk, opowieści, zwyciężenie, niesamowita nauka, magazyn, grognak, to nie to. Dobra, chyba nie ma tego przedmiotu. W każdym razie idziemy oddać moje przedmioty do... do warsztatu. O, gość już poleciał sobie. Świetnie. Nie. Schowaliśmy wszystkie śmieci, teraz możemy zająć się dalej budową bazy. To nie są detklawy, to są kraby. Dobra, zróbmy coś sobie. Po prostu zrobimy tutaj gigaburdel. Wydaje mi się, że jest jakiś błąd, więc póki co usunę te klatki z dodatku. Bo w poprzednim filmiku, który możecie znaleźć... Ale zrobiłem błąd! Wypuściłem ich wszystkich. Nie o to chodziło, zupełnie nie o to. Dobra, niech się ponawalają. No w każdym razie, jak widać, to te istoty z Far Harbor nie są skłonne do walki. O, chociaż... Może... Dobił ostatniego. W każdym razie ze mną nie będą walczyć. A niech sobie chodzi tutaj. Ja powiedzmy, że oni będą nas bronić. Dobra. Ustalmy, że to są obrońcy. I teraz tak, budujemy sobie dalej. Ta klatka jest pod prądem. Zgadza się, jest pod prądem. To jest tak, te klatki trzeba. To inaczej. Czy w małych klatkach coś ciekawego możemy złapać? Nie, mutaogary. Nie. Żeby mieć kosmitę, też coś potrzebnego. To zróbmy tak. Gorylę kontra supermutanty. Jeszcze wmachnijmy kilka goryli. O, czemu to prądu nie ma?
trudno. Na razie nie jest mi potrzebny prąd. I weźmy jeszcze kilka goryli. Machnijmy również w tym miejscu. Okej, połączony. Połączony. I kolejny goryl połączony. Teraz tak. O. Wszystko jest połączone ze sobą. To jest również podłączone. Dlaczego ta pułapka nie? Nie chodzi, może za dużo energii zużywa. Nie wiem, te klatki. Nie, niemożliwe. To trzeba naprawić. To też trzeba naprawić. I to też trzeba naprawić. A teraz? Nadal nic. Może jedna z nich jest popsuta i dlatego. Tak, dokładnie. Prawdopodobnie ten z nich na coś wszedł. Dobra, będzie ciekawie. Okej. To dodajmy jeszcze kilka różnych pułapek. Pułapka z kolcami, pułapka z piłami. Ja tych nie chcę. Dobra, wygląda dość ciekawie. To są zapadnie. Nie, to nie są zapadnie. A z góry jak to wygląda? Z góry wygląda to tak. Tutaj jest wyłącznik, który jest włączony bardzo dobrze. Zapiszemy grę na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo, co nie pierdyknie. Wszak to tylko konsola. No, zapisuj. Tych koleżków się można pozbyć stąd. Tego też zresztą. I teraz tak. A postawimy jeszcze kilka potworków tutaj, żeby było ciekawie. Tylko może zbudujemy im schody. Struktury beton. Schody. I postawimy coś na górze. Może tutaj. Tutaj będzie jedno wejście. Tutaj będzie zejście. Nie wiem, co to miało znaczyć. Ja chcę podłogi. Jest jedna podłoga. Ja to inaczej musimy sobie przeniesiemy to. O, to jest podłoga, której szukam. I tutaj złapiemy sobie kilka guli. Dokładnie. Jak widać, tych zasobów mam bardzo dużo, a to dzięki tym modom. O, co, jak ciekawie mi tutaj wyszło. Za oknem burza. No, ja gram w konsolę. Świetna alternatywa. Klatki. Łapiemy gule. I chcę tutaj sporo tych guli. Oj, będą do wewnątrz. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Będzie niezła siekanina. Piąty. Szósty. Siódmy gul. Dobra, tyle chyba wystarczy. Teraz połączymy je wszystkie prądem. No, jak widać, gra zwalnia w momencie, kiedy chce się podłączyć ten prąd. Prawdopodobnie dlatego, że mam zwiększoną ilość... zwiększoną maksymalną wielkość bazy 20-krotnie i... no, wpływa to negatywnie na wydajność na konsoli. Niemniej tak gra działa dość stabilnie, trzeba to wziąć pod uwagę. A tutaj zapadni żadnych nie postawimy.
Areny też nie, bo ja nie chcę, żeby walczyli z moimi mieszkańcami, tylko... Okej, no to teraz trzeba jakoś urozmaicić to miejsce tutaj i postawić kilka... pieców. Czaszki nie mam, świetnie. Na, do namiotu jest czaszka potrzebna, to ciekawe. Nie no, nie będziemy z tego robić nic. Dekoracje różne. Zdaje się, że to jest tutaj gdzieś. Popielniczka, roślina, 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 roślina. Wór z truchłami, skrzynka. Niech będzie ta skrzynka. Tutaj. Kolejną skrzynkę tutaj. Uwolnimy skóry z grabarni. Rzecz koszona to nie. Kosz na ryby to proszę, macie supermutanty. Macie tutaj też trochę truchła. Tutaj. Szukam tego kotłownika. Ognisko, nie? Jest! Kosownika, koksownika, co ja gadam. Jeden koksownik. Drugi koksownik, trzeci, czwarty. Trochę będzie lepiej oświetlone to wszystko. Martwe supermutanty. O, poczułem się jak u siebie w domu. No, gra zaczyna już troszkę zwalniać. Tak, jakby sporo tych elementów jest tutaj, ale trudno. Zwłaszcza, że tam jeszcze jest baza i jakiś, nie wiem, domek na drzewku zainstalowany, który w zasadzie wygląda beznadziejnie. Tutaj by się też jakaś pułapka przydała. Nie, dobra, mniejsza z tym. Zapisujemy i śmigamy. W każdym razie, no tak działają mody. Mam nieograniczoną możliwość, praktycznie nieograniczoną możliwość budowy swojej bazy, budowli. Ponadto mam bardzo dużo zasobów. Niestety niektórych brakuje, no cóż, no trzeba je sobie przywołać. I dzięki temu można się bawić Simsy. Jeszcze mam tylko jeden pomysł, spróbujmy przywołać NPC, to jest chyba NPC. Assaultron, nie. Może tutaj to też nie jest to. Synth Workshop Bench Inventory. To są jakieś mody, które umożliwiają na ulepszenie sobie. Byłem pewien, że można przywołać sobie tego dużego robota, nie pamiętam jak on się nazywa. Ale trudno, nie można to nie można. Dobra, niech będzie settler w tym. Pewnie jebnie gdzieś na ziemię. Jest. Świetnie. Dziękuję. Okej, okay. No teraz idziemy spać. Na kilkanaście godzin. Zobaczymy, czy tam się potwory złapały. I jedziemy. Zobaczmy, jak to wygląda. Oczywiście, jak zwykle, atakowana jest moja latarnia. Dobra, wygląda na to, że póki co bieda, więc śpimy dalej. Kolejne 24 godziny. Na dworze burza, jakby
z dokładnie takimi dźwiękami jak w Falloutie jest ta burza radiacyjna. Cóż no. Zobaczmy, czy teraz udało się złapać wszystkie potwory. Nie. Wygląda na to, że... Dobra, tutaj są złapani. Kilka guli udało się złapać, kilka supermutantów. Dobra, czyli zostało nam jeszcze parę goryli do złapania, bo obecnie złapał się jeden tylko. Jebany goryl. Okej. Okay. Kolejne 24 godziny snu. Okej. Okay. No, dobra, wgrało się. Jak to wygląda? No nadal goryli nie ma. Co za głupie goryle. Mało tego, ani jednego z nich nie złapałem. No cóż, no w takim razie bitwa będzie... Prześpieszę jeszcze raz, 24 godziny, ale wygląda na to, że bitwa odbędzie się pomiędzy gulami a supermutantami. Które też niechętnie tutaj chcą dołączyć w moje skromne progi. Ach! Fart. Znaczy by się to źle skończyło. Dobra. Tak, jest. Okej, okay, nadal się wczytuje. Cóż. Chyba się zawiesiła gra. Tak na to wygląda. Anulować tego nie mogę. Więc... A nie, okej, okay, idzie dalej. Dobrze, bardzo dobrze. No cóż, no te mody niewątpliwie wpływają na szybkość ładowania gry przez konsolę, chociaż i tak zaskakująco dobrze sobie radzi. Zobaczmy, czy udało nam się wszystko złapać. Nie. Nadal nie ma żadnego goryla, więc trudno. Będzie walka supermutanty kontra gule. Uwaga, uwaga! Są mutanty. O, goryle jednak się złapały, no proszę. Stręcz to emiter fal beta powoduje brak agresywności. Zaraz go wyłączymy. O.
atakują mnie. A goryle? Tak, o to chodzi. Goryl nie jest agresywny. Nadal będzie agresywny? Tak. O, co jest ciekawe, jak poszedłem spać, to te potwory zniknęły, które wcześniej były usunięte z mojej bazy. No i co, no tak wyglądają mody do Fallouta 4 na konsoli Xbox. To w zasadzie tyle, no. Nie ma tutaj nic więcej do pokazania. Ciekawi mnie tylko, co tam się dzieje. Co tam zniknęło. A, tutaj sobie polazły. Wygląda na tyle, kotek tutaj spieprza przed resztą użytkowników. No to wygląda na tyle, tak wyglądają mody na konsoli Xbox One, pobrane z serwera Bethesdy. Wydaje mi się, że konsola radzi sobie bez większych błędów i kolejny filmik, który ma zamiar przygotować, to będzie jakaś zarąbiście wielka, gigantyczna i ciekawa baza. To było na tyle, serdecznie pozdrawiam.